zna prišao šta toga je završen kjerovana ku Jezusovu Hristu čovani jedinem ne išće u Kapanovi. U takvi intenciji, u takvi liturgičnim kontekste provaza tej chwili do waszej wspólnoty, najdroższej braci i siostry, nowego duszpasterza. Równocześnie, jak powiem o tym krótkim rozważaniu, odnoszę się do Boga z wdzięcznością za wieloletnią, prawie 25-letnią pracę księdza kanonika Piotra Fardyna. Bardzo proszę księdza Dariusza o przeczytanie dokumentu, jaki wystawiłem nowemu proboszczowi. Łomża dnia 22 czerwca 2010 roku. Przewodniczący ksiądz magister licencjusz Sławomir Banach, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Kośle. Niniejszy na mocy kanonu 523 i 538, paragraf 1, kodeksu prawa kanonicznego oraz statutów 156, 157 i 164 pierwszego synodu diecezji łomżyńskiej mianuję przewodniczącego księdza od dnia 30 czerwca 2010 roku proboszczem parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Łapach w dekanacie łapskim. Zwalniając równocześnie z urzędu proboszcza parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Kośle oraz z funkcji duszpasterza rodzin w dekanacie koleńskim. Parafią Kozioł, jej inwentarz, kasę, archiwum, księgi i wszystkie inne sprawy parafialne proszę przekazać swemu następcy księdzu Jarosławowi Gołaszewskiemu w obecności dziekana dekanatu kolejskiego i rady parafialnej. Parafią pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Łapach przejmie ksiądz proboszcz od swego poprzednika księdza kanonika magistra Piotra Fardyna w obecności wikariusza generalnego biskupa pomocniczego Tadeusza Bronkowskiego i rady parafialnej dnia 30 czerwca 2010 roku. Z czynności przekazania i przyjęcia parafii należy spisać protokoły zdawczo-odbiorcze w trzech egzemplarzach do akt parafialnych, dziekańskich i kurialnych. Protokoły zawierające spis inwentarza, dóbr materialnych parafii ruchomych i nieruchomych należy wcześniej przygotować według wymagań kanonu 1283 kodeksu prawa kanonicznego zgodnie z przepisami zarządzenia w sprawie przekazania parafii nowemu proboszczowi lub administratorowi z dnia 26 czerwca 2009 roku. Egzemplarze protokołu wraz ze spisem inwentarza należy dostarczyć do kurii najpóźniej do dnia 15 lipca 2010 roku. W myśl kanonu 527 wprowadzenia się za proboszcza w posiadanie parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Łapach dokonam osobiście dnia 1 lipca 2010 roku podczas mszy świętej według przyjętego w naszej diecezji rytu. Złoży ksiądz proboszcz wówczas wymagane prawem wyznanie wiary i przysięgę proboszczowską. Do końca sierpnia oczekuję księdza proboszcza z wizytą w mszy po uzgodnieniu terminu. Za dotychczasową pracę duszpasterstwo-administracyjną w parafii Kozioł księdzu proboszczowi dziękuję, natomiast jego pracy w nowej parafii towarzyszą moje najlepsze życzenia, modlitwa i pasterskie błogosławieństwo, podpisał Stanisław Stefanek, biskup łomżyński. Mój bracie, księże Sławomirze, zamianowałem się proboszczem parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Łapach. Pozdrawiam się na tym nowym stanowisku w naszej diecezji, a także w gronie kapłanów i wiernych dekanatu łapskiego, a szczególnie tej parafii, której będziesz przewodził. Przyjmij na siebie obowiązki proboszcza i prowadź dalej poszukiwanie, kontynuując pracę swojego poprzednika.
pomocy i wsparciu całej parafii będę się troszczył, aby służyć tej wspólnocie parafialnej ku czci Bożej i dla zbawienia ludzi.